Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Вячеслав Заруцький. Uciekłem z Rosji, aby powiedzieć prawdę o tym kraju i teraz czekam na ochronę międzynarodową w Polsce. Dzisiaj porozmawiajmy na temat wakacji, a dokładnie na temat wakacji Rosjan na Krymie. Zaczynamy! Od 2000 roku Rosjanie uwielbiają wyjeżdżać na wakacje za granicę do ciepłych krajów. Ponieważ pensje w Rosji zawsze były niskie, wybór miejsc wakacyjnych nie był duży. Najczęściej Rosjanie mogli pozwolić sobie na wakacje w Egipcie. Ale z drugiej strony tylko ci Rosjanie, którzy mieli pieniądze, mogli sobie na to pozwolić, a ci, którzy ich nie mieli, udawali się do kurortów znajdujących się w Rosji. Na przykład wielu wyjeżdżało i nadal wyjeżdża do Anapy. Сочи, наприклад, є надал уважана за дорогі курорт в Росії. На початку 2010 року росіяни почали виїжджати до Турції, чили 27% всіх росіян, понівш тільки ці люди мають заграничні пашпорти. Заграничні – то так само, як і пашпорт подружника. Для припомнення, початково в Росії маємо тільки один пашпорт, а аби узискати пашпорт подружний, мусимо прийти контролі, забирати і зложити документи – oraz zapłacić pieniądze. Jeśli rząd udzieli pozytywnej odpowiedzi, otrzymasz paszport podróżny, ale możesz nie przejść kontroli i możesz nie otrzymać paszportu. Takie osoby, a także osoby, które nigdy nie podróżowały poza Rosję, były zadowolone z aneksji Krymu w 2014 roku. Po budowaniu mostu wszyscy Rosjanie, którzy nie mają paszportu turystycznego, wyjeżdżają na wakacje na Krym. В тій хвилі перед мостом кримським є 13-кілометровий корек. Всі ці люди са справджані, чи хтось з них не ма матеріалів вибухових до висадження мосту. Незадоволені росіяни наржикають, що мушу спендзати вакації в Корку. Стоїмо в Корку от около години. Корек ма 13 кілометрів довгості. Ходжу доокола і бадам ситуацію. O, kanał państwowy kręci. Cześć. Mogę cię sfilmować? Tak, sfilmujemy cię. W porządku. Jak masz na imię? Konstantin. Skąd jesteś i dokąd zmierzasz? Jestem z Moskwy i jadę do Symferopola. Jak długo stoisz w korkach? Utknęliśmy w korku na półtorej godziny. Stoimy w korku od 4 godzin. Wczoraj podobno było to 8 godzin. Ale jesteśmy gotowi stać. Byliśmy wczoraj w Anapie. Nie podobało nam się. Chcemy jechać na Krym. Zgodziliśmy się, że kontrola samochodów zajmuje bardzo dużo czasu. To wszystko przez te eksplozje na moście. Ale uważamy, że obecnie wprowadzono zbyt wiele środków bezpieczeństwa, ponieważ jest mało prawdopodobne, abyśmy mogli wnieść odpowiednią ilość materiałów wybuchowych na most w tych samochodach. Uważam, że sprawdzane powinny być tylko ciężarówki i autobusy. Jest mało prawdopodobne, aby zwykły samochód osobowy mógł przewieźć na most wystarczającą ilość materiałów wybuchowych, aby cokolwiek zniszczyć. Środki ostrożności są zbyt silne. Sprawdzamy torby i torebki. Wiesz, co można tam ukryć. To wszystko minęliśmy most krymski. Zajęło nam to ponad 6 godzin. A po tym, jak Rosjanie utknęli w korku na krymskim moście, na Krymie witają ich miejscowi, którzy przez cały rok kręcili dla nich filmy na YouTube o tym, jak ładny jest Krym i że nie ma potrzeby obawiać się wojny, że Ukraińcy nigdy nie wyzwolą Krymu. А росіяни завжди бендо могли поїхати на вакації на піввисок. Інформація по поводу того, коли Крим буде не суб'єктом Російської Федерації. Ну, в принципі, можна сказати ніколи, да? То є блогерка з Криму, в своїх фільмах оповіда о тим, як її місто Алушта є дуже добре і взива всіх росіян до видавання там пінензи. Понівш то місто жиє тільки з туристів. Показує своє місто тільки з доброї сторони і препровадзе вивяди з вчасовичами на вулиці. Але щось пішло не так. Огромна лічба вичечек.
Takie stoiska wycieczkowe znajdują się w całym mieście. Przyjedź i odwiedź nas na Krymie. Pogoda jest cudowna i piękna. Jest ciepło, morze jest łagodne. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dzień dobry. Jestem lokalnym mieszkańcem i blogerem. Czy mógłbyś nam powiedzieć, czy lubisz Ałusztę, czy nie? Ałuszta? Cóż, nie za bardzo. Co w tym takiego dobrego? Przeszliśmy całą promenadę, nic ciekawego. Wkrótce pojedziemy do Jałty, mamy nadzieję, że tam będzie lepiej. Z jakiego miasta pochodzisz? Z Moskwy. Porównaj Moskwę i Ałusztę. Czy jesteś tu na wakacjach za darmo w ramach programu rządowego? Tak. Czy masz coś do porównania z naszym miastem i innym kurortem? Nie byłam jeszcze w Jałcie, ale byłam w Soczi, Abchazji, Anapie. W Anapie jest wiele centrów handlowych. Są tu też bardzo wysokie ceny. Ceny są bardzo wysokie w porównaniu do Moskwy. Oglądają nas emeryci, którzy nigdy nie byli tu za darmo. Obejrzą ten film i to zrani ich uczucia. Dlaczego ludzie nie dostrzegają tej radości? Nie widzą tej dobroci. Spójrz na niebo. Spójrz na te palmy. Spójrz na nowy nasyp. A tobie coś się nie podoba. Mieszkam tu od 37 lat i widzę, jak miasto się zmienia. Więc powinieneś nam podziękować za przyłączenie Krymu do Rosji. Mam rację? Tak. Odpoczywasz tutaj za darmo. I co z tego? Ceny tutaj są wyższe niż w Moskwie. Tak, są drogie w Moskwie, ale wasze są jeszcze wyższe. Dlaczego takie ceny? My też musimy dużo zarabiać, żeby tu odpocząć. Nawiasem mówiąc, tak, aby pojechać na wakacje na Krym, trzeba wziąć więcej pieniędzy niż na wakacje w Turcji. Ale jest więcej komfortu na wakacje w Turcji niż na Krymie. Ale nie każdy ma paszport turystyczny, więc większość Rosjan jeździ na Krym, aby wydać wszystkie swoje pieniądze na tydzień, który oszczędzali przez cały rok. Rosjanie nie pozwalają, aby to ich powstrzymało, ani 13 km korek, ponieważ mogą to być ich ostatnie wakacje na Krymie w życiu, ponieważ Ukraina jest zdeterminowana, aby uwolnić półwysep od okupantów. Oto ankieta niemieckiej blokierki, która przeprowadziła się z Niemiec, aby mieszkać na Krymie, ponieważ lubi Rosję. Czy obawiasz się ukraińskiej kontrofensywy? Czy obawiasz się ukraińskiej kontrofensywy? Jesteśmy za Ukrainą. Czy obawiasz się ukraińskiej kontrofensywy? Obawiam się, że tak, oczywiście. Czego dokładnie się boisz? Boję się wojny, pochodzę z LNR. Widziałem to wszystko na własne oczy. Wiem, jak to się dzieje, nie chcę, żeby to się powtórzyło. Czego się spodziewasz? Myślę, że wygramy. Czy obawiasz się ukraińskiej kontrofensywy? Nie boję się tego. Sami przejdziemy do ataku. Spotkamy się z nimi z godnością. Nawet w to nie wątp. Nie będzie żadnego kontrataku. Po prostu zaczną, a potem zostaną pokonani. Spotkamy się z nimi z godnością, nie martw się. Cóż, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Dziękuję bardzo za subskrypcję na Patronite i do widzenia wszystkim.